swag, bitch. Cześć wszystkim, z tej strony jest Andrea Dawidowska. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was super ekstra niespodziewankę. A mianowicie, dzisiaj idziemy razem na premierowy koncert Roxany Pindor, czyli Sasza. Dokładnie. Dzisiaj ma ona premierowy koncert właśnie w Warszawie. Płyta nazywa się Hologram, więc zobaczymy, jak holograficzna jest jej płyta. A wy idziecie razem ze mną, także zachęcam do oglądania. A więc to znowu ja, ale nie ma tak szybko, że tutaj idziemy, tutaj wychodzimy. Nie, nie, nie. Także, kochani, zrobiłam sobie takie studio. Mam tutaj mojego softboxa, takie fajne lampki z Allegro i folię aluminiową. Nie, nie będziemy gotować. Nie będziemy gotować. Jeżeli się domyślacie, co będziemy robić, to będziemy robić paznokcie, bo wyglądają tragicznie. Jakiś czas temu zamówiłam sobie pyłek z AliExpress, wiecie? Taki miał wyjść lustrzany. No to mówię, kurde, fajnie, jakiś tani. Mówię, dobra, fajnie, biorę. No i przyszedł, ja go chciałam otworzyć. No i po otwarciu w sumie miałam brokatowe mieszkanie. Wybaczcie za takie światło, ale, a nie inne, ale muszę sobie oświetlić ryj. A więc, mianowicie, chciałabym wam pokazać moje paznokcie, które skończyłam. Takie, nie są złe, więc mogę wam pokazać. To lakier marki Labum, numerek 10. Teraz pewnie oglądając mnie, podziwiacie moją za tą fryzurę, naprawdę. Męczyłam się nad nim 2 godziny. Byłam u fryzjera i jest wspaniała. I bawimy się w make-up artist, ale nie liczycie na to, jak to robię się ja robię. Bo ja nie umiem. I tak sobie to robicie, słuchajcie. I sobie tak robicie. Ja muszę się przepudrować. Mademoiselle i w ogóle, wiecie, te sprawy takie czyszczymy. No i teraz będzie hit, bo to jest bronzer, a ja nie mam lusterka. Idziemy jak. O ile cokolwiek będzie widać i dupa nic nie widać. No nie. No po prostu, no nie! Jak się błyszczeć, to jak diva. Damn! Także kochani, tak właśnie prezentuje się mój outfit na dzisiejszy koncert. Holograficzne buty, czerwone miasta pasujące super te kurteczki, więc idziemy się bawić i... Kochani, Warsaw City nocą. Normalnie zobaczcie te smugi na szybie. Thank you.
Ej, słuchajcie, pewnie mnie tutaj widać jak kupę totalnie. Słuchajcie, naprawdę, przyznam się szczerze, tak się super bawiłam na tym koncercie. Koncert jak koncert, ale to co się działo po koncercie, w sensie nawet końcówka koncertu, wszyscy się bawili. To naprawdę po prostu podejście tych pozytywnych ludzi rozbraja wszystko. Tak się świetnie bawiłam, Sasza jak zwykle przemilutka, kochana. Naprawdę wspieram ją jak najmocniej potrafię, koncert był naprawdę fantastyczny. Płyta super, zgrałyśmy się dzisiaj butami! No, także czekam na transport do domku i jutro znowu z rana do pracy. Także kochani, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że chociaż te filmiki po części oddają to, co się działo naprawdę, chociaż naprawdę, uwierzcie mi, wątpię, naprawdę przegenialny koncert. Jeden z najlepszych, jakich byłam, mimo tego, że byłam sama, trochę się tego bałam, że wiecie, że no, nie mam się do kogo w ogóle odezwać i w ogóle, ale byłam tak zafascynowana tym, co Roxana mówi na scenie, tym, co śpiewa, że w ogóle nie miałam czasu się tym zajmować, tym, żeby się do kogoś odezwać, w ogóle bawiłam się razem z innymi. Było tak super. Jezu Święty! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!